Cześć, witam Was serdecznie. Wielu z nas zastanawia się, w którą stronę zmierza świat. Gdy oglądamy wiadomości, fakty, nieważne jakiekolwiek informacje, to może wielu z nas coraz częściej czuje niepokój albo lęk związany z tym, co dzieje się na świecie. Być może te wszystkie sytuacje, trendy z zachodu, lewicowe, różne, za, które za chwilę sobie tutaj zdefiniujemy, wywołują w nas właśnie pewien rodzaj niepokoju i, i stawiania takich pytań, jak wychodzą. Na przykład, dzieci we współczesnym świecie albo jak żyć we współczesnym świecie, zachowując swoją tożsamość, mieć swobodę wyznawania w swoje wartości i żyć wedle starych e, swoich przekonań. I o tym chciałbym dzisiaj z Wami o tym pogadać, zainspirowała mnie do tego książka Rafała Ziemkiewicza pod tytułem Strolowana rewolucja, i wokół tej książki będziemy sobie rozmawiać. Przyjąłem taki klucz do tego odcinka, że najpierw, moi drodzy, postawimy pewnego rodzaju diagnozy, to znaczy zdefiniujemy, co się dzieje w ogóle na świecie, a potem przedstawię recepty, to znaczy co robić dalej, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym pierwszym etapie. I uważam moi drodzy, i teraz parę ciepłych słów pod adresem tej książki, że... Ta książka diagnozuje w bardzo dobry sposób. Oczywiście, nie z wszystkimi diagnozami można się zgodzić, ja się z wieloma nie zgadzam, na przykład jeśli chodzi o sprawy klimatyczne. Uważam, że bardziej, że zdrowszą perspektywę na konserwatywne, konserwatywne sprawy klimatu i zagrożeń związanych z klimatem przedstawia Jakub Wiech niż Rafał Ziemkiewicz. Mam też zastrzeżenia co do języka. Ja w ogóle nie używałbym takich radykalnych słów, wręcz obraźliwych. W stosunku do niektórych ludzi. Natomiast całościowo jest to rzecz, której w ogóle, którą bardzo wam polecam, bo ona nic nie bagatelizuje, nie traktuje tej sprawy, tej rewolucji, o której za chwilę będziemy dużo mówić powierzchownie, i przede wszystkim daje odpowiedzi, co dalej. Daje nadzieję i yy, no nie skupia się na jakimś takim narzekaniu i, i stwarzaniu atmosfery strachu. Nie chcę też yy, Państwa straszyć, przede wszystkim. O tym proszę powiedzieć, bo proszę pamiętać. Bo tę książkę piszę w takim głębokim przekonaniu, że zrozumieć tę sytuację to już jest połowa sukcesu. Wysilić się na przyjrzenie się tym zjawiskom. Raczej nie szukając w sobie reakcji emocjonalnej, bo to oczywiście łatwo powiedzieć, że to, jest wszystko, że to są wszystko zjawiska negatywne, czy większość z tych rzeczy to są zjawiska negatywne, które dla nas niosą złe skutki i dla naszego świata, no ale to z tego nic nie wynika. No dobrze, to... Przejdźmy do streszczenia tej książki w aspekcie diagnozy tego, czym jest rewolucja, z którą mamy obecnie do czynienia, o którą, którą zagaiłem w tytule tego filmu. Podkreślam, że jest to diagnoza niezwykle skrótowa, wręcz robię to od myślników, a zachęcam Was do przeczytania książki i zgłębienia tego tematu. Proszę, odchodźmy od nagłówkowych treści na rzecz zgłębiania istoty rzeczy. Zatem, według Ziemkiewicza nastąpił obecnie Kolejny koniec świata. Kolejny, bo to jest koniec świata, który nie jest końcem świata na przykład w rozumieniu duchowym, chrześcijańskim, tym, które jest opisana Apokalipsa, ale jest to koniec świata, który następuje co parę pokoleń. I jak ten koniec świata się przejawia według Rafała Ziemkiewicza. Po pierwsze, to koniec demokracji liberalnej, co może być dla niektórych zaskoczeniem, ale Rafał Ziemkiewicz na ponad 150 stronach opisuje, na czym ten koniec demokracji. Polega, że właściwie to, z czym mamy do czynienia, to jest tylko fasada tej demokracji, to jest pewne utrzymanie się pojęć, natomiast de facto z demokracją rozumianą per se już nie mamy do czynienia. Po drugie, to jest cały opis tej rewolucji lewicowej, LGBT, genderowej, która przetacza się przez Europę. Podkreślam, że opis taki, no, miejscami może ostry, ale generalnie na, na chłodno, bez jakiejś. Yy jakiejś emfazy albo jakiejś takiej skłonności do wykorzystywania tego przeciwko drugiemu, drugiemu obozowi politycznemu, tylko taka skrupulatna próba na podstawie także różnych innych naukowców opisania tego, tego zjawiska. Ważnym aspektem w temacie tej rewolucji jest jej strollowanie, w ogóle zresztą tytułowe, które w wielkim skrócie można byłoby streścić do tego, że Wielcy możni tego świata, ale nierozumieni, jak coś, jacyś tam rządzący w podziemiach, w katakumbach i tworzący układanki, jak to często się właśnie w jakiejś takiej. Yy, quasi apokaliptycznej publicystyce robi, że oto jakiś nowy porządek świata i tam są stery i tak dalej, tylko na podstawie innego zjawiska różnych możnych tego świata, mam na myśli tutaj korporacji, bardzo bogatych ludzi, jest ta rewolucja strolowana w sensie, że jest przejęta, to znaczy te, ta emocja mm, związana na przykład z tęczowym aktywizmem, jest przejęta przez te duże koncerny, przez tych e, możnych tego świata do realizowania swoich celów. I trzecia część tej książki to jest opis początku władzy wielkich korporacji. Nie żadnej tam spiskowej, takiej nie wiem, reptaliańskiej, i tak dalej, ale takiej no, realnej, jakby nie patrzeć, gdzie większość internetu jest w rękach konkretnych korporacji. Na przykład. No i Ziemkiewicz udowadnia, że właśnie ten koniec demokracji liberalnej jest zastąpiony początkiem neofeudalizmu. Ziemkiewicz też pisze, że ta rewolucja, ten koniec świata, z którym mamy do czynienia, jest czymś bezprecedensowym, czymś co pierwszy raz w ogóle występuje w historii w tym kształcie. Bo na czym polega specyfika tej rewolucji? Przede wszystkim na tym, że dotychczas rewolucjonistami byli ludzie głodni, byli ludzie, ludzie biedni, a teraz są nimi ludzie majątni, ludzie posiadający już taki, no. Ustatkowany status społeczny. Po drugie, w kontekście strollowania tej rewolucji, Ziemkiewicz podnosi, że zwykle rewolucje były żywiołem, takim nieokiełznanym, dopiero po jakimś czasie, może zatrzymywanym w jakieś, ram, w jakieś ramy. Natomiast tutaj mamy, według Rafała Ziemkiewicza, skontrolowaną rewolucję przez właśnie możnych tego świata tak nazwijmy tajemniczo. I po trzecie, wreszcie, zwykle rewolucje miały aspekt, e, posiadały taki aspekt utopii, takiego idealnego świata, do którego dążyliśmy. Nie? Komunizm i tak dalej, że będzie jakaś kraina szczęśliwości i tak dalej. Natomiast specyfika tej rewolucji polega na wyłącznie niszczeniu niszczeniu ze ładu społecznego, zastanych relacji międzyludzkich i definicji w ogóle obecnych, zastanych, e, jak nie wiem, jak płeć. Jak na przykład to, kto jest rasistą, a kto nie, kto, czy biały człowiek ma w ogóle rację bytu, i tak dalej. Na tych wszystkich, wielu przykładach Rafał Ziemkiewicz opisuje te kwestie. Wybaczcie, że tylko na tym się zatrzymam, bo nie da się, jakby, znaczy nie ma sensu, żebym wam streszczał tę książkę. Jedynie bo myślę, że zrobiłbym to w spolu, sposób niedoskonały i warto do niej po prostu sięgnąć. Ale wydaje mi się, że mocnym przesłaniem tej książki i taką rzeczą, która może dać nam do myślenia jest to, że być może zmieni nasz sposób postrzegania rzeczywistości. W dobrym tego słowa znaczeniu, bo zwróćcie uwagę, że. Niech każdy z nas w sumie to sobie tak rozsądzi, czy my nie mamy przypadkiem czegoś takiego, jak słyszymy takie hasła, jak LGBT, gender, strajk klimatyczny, i tak dalej, to uruchamia się nam w głowie pewien świat, to znaczy, widzimy pewien świat z klocków, który utrzymaliśmy, zbudowaliśmy sobie w głowie. I rzecz w tym, żeby. Nawet nie zakwestionować to, że nie, to wszystkie moje doświadczenia, cała moja zdobyta wiedza jest bez sensu, i żeby w ogóle wyrzucić te wszystkie klocki i zacząć coś budować nowego, bo Rafał Ziemkiewicz napisał książkę. Nie, absolutnie. Natomiast chodzi o to, żeby dopuścić, że istnieją inne jeszcze klocki do zbudowania tego świata, że ten świat się zmienia, że to, że urodziliśmy się w takich okolicznościach i przyzwyczajeni jesteśmy do tego typu definicji, wartości i aspektów różnego życia, nie znaczy, że tak będzie zawsze. A żeby reagować w sposób odpowiedni, bo o to nam chodzi, jeżeli zdefiniowaliśmy już sobie zło, to musimy na nie reagować, to musimy je przede wszystkim zrozumieć, bo inaczej nasze działania będzie, będą takimi strzałami na oślep. Do tego uważam, że czym prędzej należy przejść do zaleceń, do działania twórczego, kreatywnego, to znaczy co my konkretnie możemy robić dalej? Rafał Ziemkiewicz, z racji tego, że jest publicystą, zajmuje się sprawami społecznymi i politycznymi, to w swojej książce dokonał diagnoz i takich właśnie zaleceń, co robić w dziedzinie, którą się zajmuje. I trudno mu zarzucać w tym aspekcie cokolwiek, no bo tym się zajmuje i o tym pisze. A ja natomiast podzielę się z Wami aspektami takimi, którymi ja się zajmuję, czyli dotyczącymi kwestii przede wszystkim w ogóle wiary, religii, Boga. Ale najpierw przejdźmy do tego, co zaleca nam Rafał Ziemkiewicz. Przede wszystkim mówi, że należy wyciągnąć korzyści z naszej peryferyjności jako Polski. Bo zwróćcie uwagę, że rzeczywiście było tak przez lata, że my dążyliśmy za tym, nie wiem, mieliśmy taki mental w głowie, że dążyliśmy, żeby dosięgnąć tego zachodu, że zachód jest tym ośrodkiem, w którym jest coś wspaniałego, genialnego i że tam jak tylko się dostaniemy, to będzie mieć pełen wachlarz wolności, swobód, także majątności i tak dalej. I rzeczywiście tak było. Natomiast rzeczywistość się zmieniła, i teraz Rafał Ziemkiewicz posługuje się takim, taką metaforą z balem: że gdy bal toczył się w jakimś pomieszczeniu, w wielkiej sali, to źle jest być na peryferiach, źle być przed tą salą, przed wejściem do sali, no bo jak jest bal, jest dobrze, jak jest wesoło, to dobrze jest być tam, w środku. My natomiast wówczas byliśmy na peryferiach. Ale gdy zaczyna się jakaś awantura w tym balu, albo dach zaczyna walić się na głowę tym ludziom, coś co się dzieje teraz w przestrzeni lewicowego świata zachodu, to dobrze jest być na peryferiach, bo jest wielka szansa, że ten dach na nas się nie zawali. A co więcej, niedobitki, mówiąc oczywiście alegorycznie, przyjdą do nas po ratunek. Więc to, co było przekleństwem dla nas przez lata, można obrócić w korzyść. To jest w ogóle bardzo chrześcijańska wizja. A wreszcie asumpt pozytywny, to znaczy nawołuje nas Rafał Ziemkiewicz do takiego zdystansowania się w tym maraźmie, narzekactwie i w ogóle w permanentnym strachu, co nie oznacza absolutnie bierności, ale przywołuje taki, taki epizod swojego życia. Jak pewnie wielu z Was oglądających myślało, że ZSRR nigdy nie upadnie, że to jest wieczność i że nie ma szans, że, że nie wiem, żyjąc w latach 80. można sobie wyobrazić, że za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat będzie przestrzeń wolności. Nikt wtedy do tego nie dopuszczał. Więc Rafał Ziemkiewicz w ogóle dostrzega też rękę Boga w dziejach historii. Dlatego wydaje mi się, że jest o to bardziej spokojny dzięki temu. Rafał Siemkiewicz otwarcie na swoich spotkaniach mówi, że zachęca do dyskusji, że nie ma monopolu naprawdę, że chciałby, żeby ta książka wywołała pewną dyskusję. No więc ja zachęcony tą propozycją, jeżeli jakimś cudem, panie, Raf panie Rafale, ogląda pan ten odcinek, to chciałbym troszkę. Może nie tyle, co polemizować, co uzupełnić pewien aspekt, który dla mnie osobiście jest bliski, to znaczy pryzmat wiary w tym wszystkim. Mam takie wrażenie, moi drodzy, bowiem, że ludzie, którzy deklarują się jako katolicy, na przykład w Polsce, nie mówię, że większość, nie mówię, że wszyscy, nie wiem nawet, jaki to jest procent, po prostu to wynika z moich obserwacji, że dużo jest takich ludzi, traktuje katolicyzm jako pewien taki dodatek do kożucha. Jako pewien element zestawu poglądów prawicowca, konserwatysty, i tak dalej. Że Kościół trzeba bronić, że jest msza, że jest to nasza element polskości, tradycji, itd. itd. I to jest wszystko prawda. Ja nie chcę absolutnie z tym walczyć, proszę, nie zrozumcie mnie źle. Natomiast rzeczą, która mi przeszkadza przede wszystkim samym sobie, bo przez większość życia reprezentowałem taką postawę, i myślę, że cały czas z nią walczę, jest to, że ja ten katolicyzm nie traktuję tak naprawdę w swoim życiu poważnie. Mam po prostu takie przekonanie, że brakuje wielu z nas takiego dogłębnego przeżywania wiary, takiego życia wiarą pełną na co dzień, nie dzielenia rzeczywistości na sakrum i profanum, tylko przeżywania katolicyzmu jako coś poważnego, jako stylu życia, a nie jakiegoś takiego elementu, jakiegoś takiego bujania w, w obłokach i zdawaniu się tylko na siebie. Podam parę przykładów, które moim zdaniem pokazują, że ten katolicyzm nie jest do końca e, przez nas zgłębiany i realizowany na co dzień. Mówimy na przykład, że Jezus wstał Wierzymy w to. Mówimy, że wierzymy. Natomiast zastanawiam się, ile jest wśród naszego życia codziennego takiej świadomości, że on rzeczywiście zmartwychwstał. Dlaczego w takim razie, skoro zmartwychwstał, skoro wygrał z grzechem, skoro wygrał z szatanem i powiedział, że jest z nami do końca świata, tyle jest w nas narzekactwa, tyle jest niewiary w przyszłość, tyle jest niewiary w drugiego człowieka. Tyle jest takiego marazmu, smutku i takiej rozpaczy. Skoro wierzymy, że Jezus zmartwychwstał i wziął na siebie nasz grzech, to dlaczego my nie żyjemy tak, jakby rzeczywiście wziął na siebie nasz grzech? Mówimy na przykład, że Kościół jest dla nas ważny. Kościół jaka instytucja, jako system wartości i tak dalej. Ale czy istotą tego, czym jest Kościół, a więc, że. Pan Jezus jest głową tego kościoła, a w Eucharystii, w centrum tego kościoła, jest żywy Jezus Chrystus, że nie jest tam symbol Jezusa Chrystusa, tylko żywy Jezus Chrystus. Czy my w ogóle zdajemy sobie z tego sprawę na co dzień? Czy to jest dla nas rzeczywiście najważniejsze w kościele? Pismo Święte na przykład, kto z nas przeczytał w całości? Święty Hieronim mówił, że ten, kto nie zna słowa Bożego, nie zna Boga. Czy my znamy Boga, zastanawialiśmy się kiedyś? Czy może bazujemy na tylko jakichś ułomkach wiedzy z podstawówki, może z jakichś przekazów medialnych? Ile razy dziennie czytamy Słowo Boże, ile razy modlimy się, ile razy dziennie odkrywamy wiarę, ile razy wreszcie dziennie realnie wierzymy, że Bóg jest silniejszy od nas, jest wszechmocny, jest i jest w stanie zrobić dla nas wszystko i modlimy się o to, żeby zrobił dla nas wszystko, a nie wierzymy tylko we własne siły i we własne możliwości. Czy czytamy katechizm Kościoła katolickiego? Czy znamy w ogóle naukę Kościoła, którego bronimy? A w stosunku do bliźnik, ilu z nas jest na przykład faryzeuszy, którzy z oburzeniem patrzą na chrześcijanina, która, który jada i zasiada z grzesznikami, a ilu jest z nas chrystusowego podejścia, ratowania tej jednej zagubionej owcy, bo ten jeden grzesznik jest większą radością niż 99 sprawiedliwych. Ilu jest z nas wreszcie widzących swoją belkę w oku? I tak wers po wersie nauki Kościoła, katechizmu, Pisma Świętego, mógłbym rzucać takie pytania i każdy z nas mógłby sobie zrobić taki rachunek sumienia, ile naprawdę nas jest wiary i życia Chrystusowego, życia Panem Bogiem. Czy my w ogóle myślimy codziennie Panem Bogiem, czy jesteśmy zabiegani, nie ma dla nas czasu, musimy działać, robić, załatwiać, ogarniać rzeczywistość. Czy ufamy rzeczywiście Panu Bogu, czy on jest jakimś dodatkiem, jakąś fanaberią w naszym życiu? Prezentujemy bardzo słusznie katolicyzm, wiarę jako część naszej zbiorowej polskiej świadomości. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, bo rzeczywiście tak było. Ale trzymając się przykładu, jak kładziemy na wigilię sianko, zapalamy świece... Czy czytamy Słowo, to czy zdajemy sobie sprawę, kto, kim jest ten człowiek Bóg, który urodził się na tym sianku? Czy wiemy, czym jest światło Chrystusa, które jest zapalane przy tym stole, czy wyryjemy wreszcie i medytujemy nad słowem, które czytamy w Ewangelii, i że bez tego słowa nie jesteśmy w stanie przeżyć następnego dnia. I czy wiemy, że to jest głos Boga w naszym życiu, którym On codziennie do nas mówi? Czy wiara jest dodatkiem do korzucha, czy naszym stylem życia i tożsamością? Czy jest to wszystko metafora i bujanie w obłokach, a my musimy zrobić tutaj swoje sprawy? Czy rzeczywiście modlimy się tak, jakby wszystko zależało od Boga? A pracujemy tak, jak zależałoby od człowieka. Czy my tylko na tym drugim aspekcie się skupiamy? Moi drodzy, nie obraźcie się proszę, że stawiam te pytanie. Ja w ogóle absolutnie nie pouczam was i odpowiedzi na, moje, na te wszystkie pytania w mojej większości są negatywne. Więc to, to nawet nie chodzi o mnie. Ja po prostu chciałbym, żebyśmy każdy z nas sobie zadał pytania, te w sercu, przed Panem Bogiem. Jak my żyjemy? Czy jesteśmy prawdziwymi katolikami?